Ok, witam Was serdecznie i dzisiaj będziemy mówić o więzach, o związkach, o relacjach międzyludzkich. I jako taki werset przewodni z Pisma Świętego, nie? Weźmiemy werset z objawienia Jana, Apokalipsy, to jest 19 rozdział. I będziemy czytać od wersetu 6. Jest to napisane tak. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Alleluja! Oto Pan Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty bisior, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Moim tematem jest, żeby pokazać to, co Bóg włożył w moje serce, żeby pokazać relacje ludzi, którzy są w związkach, którzy są w relacjach, czy to są relacje przyjaźni, czy to są relacje miłości erotycznej, czy relacje też miłości przyjacielskiej, czy też relacje miłości Bożej. A więc tak, słuchajcie, na początku musimy powiedzieć to, że w dawnych czasach było takie coś, że ludzie byli sobie zaślubieni, dzisiaj mówimy, że są zaręczeni, i ci ludzie przygotowywali się do ślubu. I tutaj ten werset nam mówi, że może tak troszeczkę to rozciągnę o odnośnie tego wersetu, że Bóg posłał Jezusa i kiedy Jezus był na ziemi, przez Ducha Świętego głosił słowo, objawiał swoją miłość do ludzi. I teraz, kiedy Jezus odszedł do niebios, przyszedł Duch Święty, który ma na celu przygotować oblubienicę dla Jezusa, o którym tu jest napisane w Apokalipsie, w objawieniu, które mówi o tym, co ma się stać. I teraz Duch Święty przygotowuje ludzi wierzących do tego, żeby oni byli taką oblubienicą, taką małżonką baranka. I zobaczcie, zanim jeszcze nastało wesele Bożego Baranka, czyli Jezusa Chrystusa, Jeszua HaMashiach, oblubienica, ona potrzebowała czasu, żeby się przygotować. I to jest taki styl można powiedzieć, starodawny, starotestamentowy, że oblubieniec przygotowywał się do wzięcia oblubienicy, a oblubienica przygotowywała się, żeby być ze swoim oblubieńcem. I tak jak jest powiedziane o Marii, nie? Matce Jezusa, powiedziane jest, że zanim zeszli się ze sobą, bo oni byli ze sobą zaręczeni, Maria okazała się, że jest brzemienna z Ducha Świętego, jest w ciąży. Ale zanim oni się zeszli, oni byli sobie poślubieni, ale oni jeszcze nie byli razem. I teraz w tamtych stronach w Izraelu najczęściej oblubieniec czekał i oblubienice czekali na skonsumowanie swoich zaślubin, na wesele, wtedy właśnie, kiedy to był czas jakiegoś roku. Po roku czasu od zaręczyn dopiero mogę skonsumować swoją bliskość, stać się naprawdę blisko. Ale co oni robili przez ten czas? Słuchajcie, jest wiele zasad, które powodują to, że ludzie po prostu, niezależnie w jakim miejscu jesteś, niezależnie w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, w jakiejkolwiek relacji jesteś z mężem, żoną, z dziewczyną, z chłopakiem, jest dla ciebie nadzieja, kiedy zrozumiesz pewne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że jako osoba potrzebujesz rozumieć dwa charaktery, które istnieją w świecie. Charakter Boży i charakter nieboży. I tak, żeby mieć fajną relację z drugą osobą, potrzebujesz przede wszystkim być osobą szczerą, być osobą, która jest prawdziwa, być osobą, która wie, czego chce, wie, że relację, którą zaczyna, chce, żeby ta relacja trwała na całe życie.
Bo jeżeli nie jest nastawiona na to, żeby położyć swoje życie za drugą osobę, czyli mąż kładzie swoje życie za swoją żonę, a żona kładzie swoje życie za swojego męża. I teraz, żeby wejrzeć bardziej w te rzeczy, to musimy zrozumieć coś takiego. Patrzcie, wielu ludzi wchodzi w związki, gdzie oni są poranieni, oni są po przejściach, nie? I mają przeróżne rzeczy, na przykład nie mają zaufania, nie ufają. Dlaczego nie mają zaufania? Dlatego, że duch, który na nich wpływa, nie jest duchem, który ufa. Czyli można powiedzieć, że oni są pod wpływem ducha tego świata, nie ducha Bożego. Dlatego, że miłość wszystkiemu wierzy i miłość Boża, duch Boży, sprawia to, że ludzie sobie ufają. I teraz słuchajcie, ktoś powiedział kiedyś tak, że wiele kościołów, wiele rodzin, wiele małżeństw dzieli się nie z tego powodu, że jest brak miłości, ale oni dzielą się z powodu tego, że nie ma tam zaufania. Są kościoły, są prezbiterii, są księża, biskupi, są przeróżne kościoły, różne denominacje. Oni dzielą się nie z powodu tego, że brak jest miłości między nimi. Jest tam brak zaufania. I słuchajcie, zaufanie jest takim jednym czymś, co ludzi łączy, a nie zaufanie, nie ufanie drugiej osobie, taki związek dzieli. Na czym polega teraz, że ja tak może dzisiaj będę mówić ogólnikowo, nie? Na czym polega teraz związek? Związek jest polega na tym, że ty po prostu z daną osobą jesteś szczery i że ty po prostu jej ufasz. Bo powiesz tak, dobra, to jest kobieta z odzysku, to jest facet jaki po przejściach i tak dalej i teraz masz prawo podejrzewać tę osobę o różne rzeczy. Masz prawo, słuchaj, masz prawo nie ufać tej osobie, masz prawo grzebać w jej przyszłości, masz prawo doszukiwać czegokolwiek. Ale powiem ci jedną rzecz, że my mamy prawo do wszystkiego. Mamy prawo do grzechu, mamy prawo do wolności, mamy prawo do życia w miłości, mamy prawo do życia w zaufaniu, mamy prawo do wybaczania, mamy prawo do wszystkiego. My jako ludzie dostaliśmy od Boga prawo wolnej woli, wolnej decyzji. I teraz, jeżeli chcesz poznać swoją współmałżonkę, to jedna rzecz jest pewna, że potrzebujesz z nią rozmawiać. Jeżeli z nią rozmawiasz, czy to dziewczyna, czy małżonka, czy nawet kolega i tak dalej, potrzebujesz zadawać pytania i otrzymać odpowiedzi. Potrzebujesz po prostu postępować z daną osobą tak, żeby twoje pytania, twoje zachowanie nie było jakieś serdeczne, nie było jakieś lekceważące, nie było jakieś dopiekające, dlatego że w taki sposób nie zbudujesz żadnej relacji. Ty musisz wziąć z serca Jezusa, potrzebujesz wziąć postawę taką, jak Jezus ma do nas. Jezus, jaką postawę ma do nas? Słuchajcie. Jezus, kiedy my do Niego przychodzimy, czyli przychodzimy co? Do relacji, jako Jego oblubienica. I co Jezus mówi tak? Ja Ci wszystko przebaczam. Obmywam Cię moją świętą krwią, także nie uczyniłaś nic. Czyli Grzegorz, jesteś czysty i święty. Ja Cię tak widzę. Jezus nie grzebie w naszej przyszłości, przeszłości. Jezus nie grzebie. I teraz zobaczcie, jeżeli ty wchodzisz w relację i widzisz dziewczynę po przejściach, czy to małżeństwo rozbite i tak dalej, i ty nie patrzysz na tę osobę tak, jak patrzy na nią Jezus, zaczynasz grzebać w jej przeszłości, zaczynasz grzebać w jej życiu, w tym, że gdzieś tam diabeł ją dobijał, słuchaj, w życiu, i ty grzebiesz, i ty chcesz, żeby z niej była dobra oblubienica dla Ciebie. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby grzebiąc w życiu drugiej osoby, żebyś Ty coś uzyskał albo przez to ją zmienił. Zmienia, co nas zmienia? Zmienia nas miłość, stała miłość i stały związek. Nas zmienia stała miłość, którą będziesz okazywał cały czas danej osobie i stały związek. Dlatego jeżeli masz w sercu osobę, którą wiesz, że ona jest od Boga, musisz stanąć w wyłomie, stanąć, stabilnie stanąć. Dlatego, że słuchajcie, jest tak, że, no jest tak,
młodzi są, ludzie są młodzi, dziewczyna, chłopak tam, jakieś przeżycia, potem zranienia, potem rozterki, potem różne rzeczy. Potem nie myślą o tym, żeby wejść w związek, dlatego że tyle tego się nadziało już, że oni nie chcą ślubu, bo w razie ślubu to potem rozwód, bo potem znowu coś i tak dalej, ale to nie jest wola Boża. Słuchajcie, zasadą Boga jest, ta, jest taka zasada. Jeżeli ja widzę kobietę i ona mi się podoba, to ja potrzebuję przygotować moje serce i ona potrzebuje przygotować swoje serce do tego, żeby być moją oblubienicą, zanim ja wejdę z nią w związek. Zanim będzie wesele, bo ona się przygotowała, bo oblubienie się przygotował. I słuchajcie, nie będziesz miał wesela, kiedy twoja oblubienica albo twój oblubieniec nie będzie przygotowany. Dlaczego nie będzie przygotowany? Dlatego, że się nie przygotował. Powiem wam teraz o dwóch rzeczach i wracam z powrotem do tematu, które są hollywoodzkim zwiedzeniem w życiu wierzących ludzi. I niewierzących, wierzących i tak dalej. Hollywood pokazuje nam to, że kobieta w filmach pornograficznych jest luks. Oddana na każde zawołanie i tak dalej. Ale pamiętajcie, to jest świat Hollywood, nie świat Boga. I teraz faceci myślą o kobietach, którzy będą takie jak w tych filmach. A kobiety natomiast mają inny obraz Hollywood, który im pokazuje, że facet to będzie taki takim mięczakiem, który będzie siedział z nią całymi dniami, robił wszystko z nią, robił wszystko za nią nawet. Będzie takim super, takim wiecie, romansem i tak dalej. Ale słuchajcie, to wszystko jest fałsz. I obraz kobiety jest fałszem, który diabeł pokazuje przez te filmy i obraz faceta takiego jest fałszem. Bo prawdziwy facet jest facetem. A prawdziwa kobieta jest kobietą. I teraz, żeby zrozumieć pewne rzeczy, ktoś powiedział tak, jeżeli szukasz księcia, to musisz być księżną. Czytam księżniczkę. Nie mówię o... Słuchajcie, jest taka zasada. Jeżeli chcesz być w związku z daną osobą, albo jesteś w związku, czy to jest osoba przed ślubem, czy to jest po ślubie, jest jedna zasada. Jeżeli chcesz, żeby ona była twoją oblubienicą, to potrzebujesz zapomnieć o wszystkich innych. Jeżeli twoje serce nie skieruje się na twoją oblubienicę i nie będzie całkowicie oddane, jeżeli nie będzie całkowicie oddane, to twoje serce będzie podzielone. A jeżeli twoje serce jest podzielone i masz dziewczynę i myślisz o innych, znaczy, że jesteś osobą rozwiązłą. Nie dążysz do związku. Nie dążysz do związku z jedną osobą, bo ty wybierasz, żeby mieć wyjście B. A słuchajcie, w związku nie ma wyjścia B. Jeżeli masz chłopaka i ten chłopak ma taki czy inny charakter i ty teraz rozważasz, czy wyjść za niego, czy nie wyjść za jego, jeżeli on nie jest tym, którego będziesz miłować do końca swoich dni, to znaczy, jeżeli dajesz tam furtkę, gdzieś tam planujesz w razie co wyjdę, to znaczy, że twoje serce jest podzielone. Dlatego, że oblubienica jest po to, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na nią. Twoja oblubienica jest twoim życiem. Twoja oblubienica jest wszystkim w twoim życiu. Ty żyjesz dla niej. A twój oblubieniec jest wszystkim dla ciebie w twoim życiu. Czyli żyjesz dla swojego oblubieńca. Ty kładziesz swoje życie, żeby wasza relacja była cudowna. Kładziesz swoje życie. I teraz nie ma innego poznania się ludzi, kiedy ludzie nie są blisko siebie. Bo wiecie, jest taka zasada. Kiedyś był taki film i ktoś wysyłał telegram. I na tym telegramie pani, która nadawała ten telegram, przeczytała go, bo musiała wiadomo nadać i mówi tak. Spieszy się panu z tym kłamstwem? Na telegramie było napisane tak. Kocham, kocham, kocham. Słuchajcie, kocham. Kocham to nie są słowa. W Piśmie Świętym jest napisane, że niech wasza miłość niech nie polega na słowach,
na mówieniu, ale niechaj polega na czynieniu. Jeżeli ja mam oblubienicę, Bóg nakazuje dla mnie, żebym ja pracował na tą oblubienicę, pracował na jej dzieci, na nasze wspólne dzieci. I ja mam ułożyć swoje życie, żeby to i tego po prostu to osiągnąć. Natomiast oblubienica, ona z siebie daje wszystko, żeby nasz związek, nasz dom, nasze dzieci stały w miejscu, w którym naprawdę, w takim miejscu realnego życia. Słuchajcie, jeżeli nie ma relacji, która jest poważna, właściwa, pewna, słuchaj, jeżeli twoja dziewczyna czy twoja żona nie jest pewna tego, że ty będziesz z nią do końca życia, ona nigdy nie odda się tobie w pełni. Ona zawsze będzie miała coś. Może tak być, dlatego że ona coś swojego życia zna. I ona nie postąpiła tak, jak mówiliśmy na początku. Jezus, kiedy cię przyjmuje i decyduje być z tobą, wszystkiego ciebie uwarunkuje. Wolna jesteś ze wszystkiego. Nie chcę nic wiedzieć. Czy wolny jesteś ze wszystkiego? Nie chcę nic wiedzieć. I wchodzę w związek z tobą jako świętą, czystą oblubienicą. Wiadomo, że potem dalej w związku, nie? Czy z czystym oblubieńcem dziewczyna wchodzi w związek. I teraz wiadomo, że potem dalej to jest to, że ty przygotowujesz się do tej radości. Ty się przygotowujesz do swojego oblubieńca. Oblubieniec przygotowuje się dla swojej oblubienicy. Wiecie, ja teraz podaję taki związek między mężczyzną a kobietą, ale są też przyjacielskie związki, które na tej samej zasadzie działają. Jeżeli masz przyjaciela i zawiedziesz go raz, słuchajcie, jak zaczyna się rozwiązłość? Rozwiązłość zaczyna się od tego, że ty nie dotrzymujesz swojego słowa. W każdym związku, w jakimkolwiek będziesz, twoje słowa sprawiają to, że ty stajesz się człowiekiem rozwiązłym. A za słowami idą czyny. Dlatego, że jeżeli coś obiecujesz i nie dotrzymujesz słowa, to ty nie wiążesz się swoim słowem. Ty nie jesteś po prostu związany swoim słowem. Ty rozwiązujesz się z tego, co obiecałeś. I ty uciekasz. W trudnych sytuacjach uciekasz. I potem tłumaczysz się. Ale tak nie jest. Tak nie powinno być. Jeżeli chcemy zbudować piękny związek, to musimy, tak jak mówię, uwolnić swoje połówki, dziewczynę, chłopaka od przeszłości, czy żonę z odzysku, tak jak się mówi, czy męża z odzysku, ty uwalniasz, nie grzebiesz w ich życiu. Bo jeżeli nie uwolnisz ich, to wszystko będzie ciągnęło się, ty to będziesz ożywiać. Będziesz ożywiać gadaniem swoim rzeczy, których nie powinno być, które Bóg danej osobie już przebaczył. Będziesz to ożywiać. Jeżeli ktoś wyznał swoje rzeczy Bogu i Bóg mu przebaczył, one zostały pogrzebane, a ty podnosisz umarlaka, kiedy ty wypytujesz o przeszłość danej osoby. Podnosisz umarlaka. I teraz. Czyli co? Tam był taki okres czasu, że około roku czasu, czy tam dokładnie rok czasu, oblubienica lub oblubieniec przygotowywali się, spotykali się, byli razem i tak dalej. Wiecie, dzisiaj w kościołach on się począł tak, o chłopak, dziewczyna się spotyka i wierzący ludzie myślą, pewnie już coś tam se robią. Do seksu ich na pewno ciągnie, bo nas też ciągnęło, mówią wierzący. No jak to facetem być i do seksu nie ciągnie? Ale posłuchajcie, apostoł Paweł wyraźnie tłumaczy, że jeżeli masz dziewczynę, dziewicę i ona chcesz, bo widzisz, że no jest wola Boża, żeby ona wyszła za mąż za ciebie, no to po prostu wezmę ślub. Ale on tam kiedy mówi apostoł Paweł, że każdy niech będzie w takim stanie, jaki Bóg mu dał. Że jeżeli jesteś w stanie, że tak powiem, nie powiem celibatu, bo celibat znaczy bezżeństwo. Księża mogą wszystko, tylko się nie mogą ożenić, a kobiety mogą mieć. Przeróżne, dlatego księża robią to, co robią. To jest oczywiście ukryte, ale ja to wam objawiam. Teraz, nie powiem celibat, dlatego że Bogu chodzi o to, kiedy mówimy my o celibacie, faktycznie celibat jest to, że ty nie masz pragnienia seksualnego związku. To znaczy, że ty nie masz mieć żony albo nie masz mieć męża. Ale jeżeli masz pragnienie związku z facetem czy z kobietą, to ty jesteś przeznaczony do małżeństwa. Jesteś przeznaczony do małżeństwa. I ty potrzebujesz mieć to, bo to jest wola Boża dla ciebie. I dlatego ludzie przez ten pociąg seksualny
tak jak mówi Słowo Boże, nie budźcie miłości przed czasem i nie płoszcie miłości, kiedy ona jest obłodzona. Czyli jest taki czas przygotowania, a potem jest czas wesela i czas spełnienia miłości seksualnej. I teraz możemy powiedzieliśmy o oblubieńcu, oblubieńcy. To jest podstawa. Słuchaj, jak poznać, jak zwyciężyć na przykład podejrzliwość albo zazdrość? Nie możesz jej w żaden sposób zwyciężyć. Nie możesz zwyciężyć zazdrości czy podejrzliwości przez to, że ty kogoś będziesz podejrzewał i sprawdzał. Nie możesz zwyciężyć, nie możesz nic osiągnąć w ten sposób. Dlatego, że faktyczną drogą, żeby zwyciężyć podejrzliwość, jest rozmowa z twoją ukochaną osobą. Osoba, która jest z tobą szczera i mówi ci prawdę, ty potrzebujesz w tą prawdę wierzyć, bo jeżeli ty nie wierzysz w to, co druga osoba ci mówi, to ty po prostu nie chcesz związku. Tak, nie ma sensu, rozumiecie? Nie ma sensu. Dlatego ludzie potrzebują być szczerzy i potrzebują z sobą rozmawiać. Wiecie, powiem wam taki przykład. Kiedyś czytaliśmy tutaj z żoną taką rzecz. Było sobie małżeństwo, mieli około 70 lat. I tak jedzą jakieś tam jajka przy stole, na talerzach mają, nie? Mąż je białko, żona żółtko. I wiesz, żona w końcu nie wytrzymała i mówi: słuchaj, przez całe życie mi dajesz cały czas tylko żółtko, a ja bym białko zjadła. A on mówi: to czemu nie powiedziałaś? Rozumiecie, była sytuacja taka, że oni mieli około 70 lat, mąż zjadał to, co nie lubił, zjadał białko, a żona zjadała żółtko, co nie lubiła. 70 lat być ze sobą prawie razem i oni nawet nie rozmawiali o tym, co nie lubią. A już o łóżku to w ogóle nie wspomnę, co tam się działo. Ale słuchajcie, my budujemy nasz związek. Bóg nam pomaga, kiedy my chcemy, słuchajcie, pięknego związku. Ale ja muszę osobę daną uwolnić i widzieć ją tak, jak Jezus widzi mnie. Bo Jezus mnie widzi, kiedy ja szczery jestem z Jezusem, jestem cały czas na okrągło oczyszczany. Bo ja mówię Jezusowi to, co zrobiłem. On obmywa mnie swoją świętą krwią i ja chodzę w Jego światłości. Dlatego, że On mnie miłuje. I tak samo w związku. Jeżeli ty przychodzisz do swojego męża, czy przychodzisz do swojej żony, czy przychodzisz do swojej dziewczyny, czy do swojego chłopaka i mówisz: przepraszam. Przebacz mi to i tamto. Wasz związek jest oczyszczany. I na tym polega związek. Jeżeli chcesz mieć piękny związek, to ty musisz go zbudować. Musicie to budować razem. Jeżeli nie chcecie budować związku, no to będziecie w ruinie całe życie. Nie ma innej zasady. Jeżeli chcesz podejrzewać swojego chłopaka albo swoją dziewczynę, czy męża, czy żonę, jesteś skończony. Dlatego, że ty wybierasz to, co właśnie diabeł robi. Diabeł nigdy nie ufa, pamiętaj. Diabeł zawsze podejrzewa. Diabeł zawsze zazdrości. Oskarża, daje wyrzuty sumienia, obraża, oczernia, poniża, bo on jest śmieciem, rozumiesz? On jest poniżonym śmieciem. A śmieć poniżony zawsze poniża innych. Jeżeli poniżasz swoją dziewczynę, czy chłopaka, czy żonę, czy męża, znaczy, że jesteś poniżony sam. Ty dajesz to, co masz. Dajesz to, co masz. Jak jesteś śmieciem, dajesz śmieci. Myślisz, że wszyscy nie są śmieciami. Wiecie, ja to ludziom tłumaczę tak. Wszetecznik ma okulary wszeteczeństwa na swoich oczach i myśli, że wszyscy wszeteczą. O ta, o tamta, a tamta. A złodziej, wiecie, co widzi przez te okulary? Bo to są okulary, które są na naszych oczach. Duchowe okulary. Złodziej widzi, że wszyscy kradną. I mówię tak. Ksiądz kradnie, prezydent kradnie, premier kradnie, politycy kradną, wszyscy kradną. A co ja? A co? A co ja? Rozumiesz? Usprawiedliwia siebie. A Słowo Boże mówi, że kto kradnie, nie kraść przestanie. Bo kradzież jest od diabła. Rozumiecie? Możemy tak wziąć wszystkie prawie dziedziny naszego życia pod światło i zobaczymy, że zobaczcie, wszystkie rzeczy negatywne, które robimy drugiej osobie, one nie pochodzą z Boga. Wszystkie rzeczy pozytywne, które robisz dla danej osoby, czyli co? Wiecie, słowa. Słowa tak się nie liczą jak czyny.
Kobiety, ja bym chciał, żeby jakaś kobieta na ten temat też głosiła i powiedziała, bo też kobiety mają przejście i tak dalej, mają różne słowa, faceci do nich mówią i tak dalej. Jak się kończą te piękne słowa? No świetnie, wiecie. Pokaż swoje serce. Stań przy danej osobie. Pokaż swoją prawdziwą miłość. Stań przy niej. Stań. Stań na całe życie z daną osobą. Nic nie masz do stracenia. Jak staniesz ze swoją żoną, czy ze swoją dziewczyną i będziesz ją do końca swojego życia, ty tylko zyskujesz. Jeżeli ona odejdzie, wiecie, każdy wpada w jakieś problemy, bo wiecie, do zbudowania związku potrzeba dwóch osób. Jedna osoba może się wyłamać. Ty nie odpowiadasz za swoją żonę, czy za swojego męża, czy za swojego chłopaka, czy dziewczynę. Ty odpowiadasz za to, co ty robisz. Jeżeli ty jesteś ok, to posłuchaj. Jeżeli zbudujesz swoje serce tak, że ty będziesz wierny i oddany, 100% oddany drugiej osobie, to nawet jak ta odejdzie i druga przyjdzie twojego życia, ty już masz zbudowane życie. Bo nikt tobie nie zagwarantuje, że ty będziesz tą osobą, bo każdy ma wolną wolę i każdy może ze związku wyjść. Bo wiesz, za mało zarabiasz, bo teściowa, bo coś tam innego, bo dziecko zmarło, bo żony wina, męża wina, obwinianie i tak dalej. No wiecie, każdy ma prawo do mówienia źle i do mówienia dobrze. Do obwiniania i do usprawiedliwiania. Każdy z nas ma prawo. Ale musimy pamiętać o tym obrazie, jak Jezus mnie widzi. Jak Jezus, co by zrobił Jezus? Czy Jezus by doszukiwał się, kiedy On mówi, wybaczyłem Ci wszystko, moja krew Ciebie obmyła, czy Jezus by szukał problemów we mnie, co było w moim życiu kiedyś? Nie. Dlaczego ja mam je szukać? Wiecie, jeżeli widzi ktoś, brata, który po prostu upada, to jest Słowo Boże mówi, niech się modli, a Bóg da mu żywot. Czyli co? Jeżeli widzisz upadek swojego małżonka, żony, dziewczyny, chłopaka, że oni wpadają w jakieś rzeczy, módl się do Boga. Bóg da mu żywot. Ta dziedzina, która jest martwa, namaszczona, nawiedzana złym duchem diabła, ona po prostu zostanie nawiedzona Bożym Duchem i ona ożyje, ta dziedzina. Czyli co? W tej dziedzinie ten człowiek zacznie funkcjonować z Bożym Duchem. Czyli całkowicie się zmieni, bo to Słowo Boże mówi, że Bóg da mu życie. Czyli co? Da mu życie tam, gdzie była śmierć. Czyli zamiast grzechu da mu, że on będzie w porządku. I z Bogiem i dla Ciebie. Czy jej? To samo jej. I teraz jedna rzecz tylko, która odnosi się do niemowląt. Słuchajcie, jeżeli nie trwacie w narzeczeństwie, nie trwacie, nie przygotowujecie się do małżeństwa, nie szukacie tego w Bożym Słowie, nie szukacie tego w nauczaniach, faktycznych nauczaniach, prawdziwych nauczaniach z Bożego Słowa, jak masz być w związku, nie przygotowujecie się do tego, to wy w ten związek prawdopodobnie nie wejdziecie przygotowani. Wasz związek zaczął się przez chwilę fajnie, bo tak, wiecie co macie? Powiem wam co macie. Macie tak, wyobrażenia, chłopak ma wyobrażenie, że będzie miał dużo seksu, dziewczyna, że będzie miała dużo romantyzmu. Ale wiecie, kiedy spotkacie się, to tam troszeczkę tego będzie. Ale zaraz to umknie. Skończy się i romantyzm, i seks. I wtedy już chce się dzielić. I dlatego potrzeba jest być przygotowanym do tych rzeczy i zajrzeć sobie trochę do jakichś pobożnych książek. Nie mówię, wiecie, seks stworzył Bóg. To jest dar od Boga, żeby ludzie tym się radowali. Żeby ludzie cieszyli się. Żeby ludzie spełniali się. Seks jest darem od Boga, nie od diabła. Diabeł to ukradł i przekręcił. Pokazał w Hollywood, jak to wygląda. I teraz musisz docenić ten dar od Boga. Musisz docenić ten dar od Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, że żona oddaje, co należy się mężowi, oddaje swoje ciało, mąż oddaje swoje ciało żonie. Ale to nie działa, kiedy mąż nie oddaje swego życia żonie. Ani żona swojego życia mężowi. Bo tam, jak przeczytamy dokładnie po kolei, to zobaczymy, że żona, która jest oddana, dostaje wszystko. A mąż, który daje wszystko żonie, dostaje od niej i to, że ona jest oddana. Czyli nie ma czegoś takiego, że ty wchodzisz w związek i teraz wymagasz od swojej dziewczyny czy swojej żony, że ty musisz to, tamto, 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 bo ja jestem tutaj panem. Nie, ona nic w ogóle nie musi.
Jeżeli ty nie wprowadzisz takiego, nie wprowadzisz takiego czegoś, że ty będziesz, że ona będzie widzieć, że ty jesteś oddany, że ty, że ty dbasz o nią, że ty pracujesz na nią, że ty po prostu starasz się. Powiecie, miłość kobiety do mężczyzny to jest dalszy temat, ale miłość do kobiety do mężczyzny nie objawia się tylko w tym, bo to wiecie, jest romantyzm ma być przyjaźń, mają być różne rzeczy, słuchajcie. Ja nie jestem przygotowany o tym, żeby mówić, ale jest tam kilka rzeczy, które potrzebują być w danym związku, żeby ten związek rozkwitał. To, co chciałem powiedzieć do ludzi, którzy nie są w związkach, chłopak z dziewczyną, czy po rozwodach nie chcą wchodzić w związki i tak dalej. Jeżeli na przykład masz kobietę i ona jest fajna, masz faceta jest fajny, ale masz też finanse albo długi i nie chcesz z tego powodu brać ślubu z daną osobą, to powiem ci co zrobić. Idź i podpisz intercyzę. Podpisz. Żebyś potem nie mówił jej, że ona wychodzi za ciebie, czy on bierze z tobą ślub, żeby wziąć twoją kasę. Jeżeli rozmawiać będziecie, ona to zrozumie. Bo ona, kiedy wychodzi za ciebie, ona potrzebuje wyjść za ciebie, dlatego, że ona cię po prostu kocha. Że ona decyduje być z tobą na całe życie. A nie, że ona chce wziąć twoją kasę. Tak samo idzie i kobieta. Idź. Osoba, która cię kocha, zrozumie twoje obawy i masz pewną gwarancję, że ona cię nic nie zabierze. Ale wiecie co? To jest tylko na początku, dlatego, że ludzie siebie nie znają. Jak ludzie, czym bardziej ludzie siebie poznają, to wtedy widzą, że ta osoba naprawdę jest osobą, która jest na całe życie. Jeżeli ludzie zastosują pewne zasady, to zobaczą, że ta miłość jest większa niż śmierć. Miłość. Wiecie, są trzy rodzaje miłości. I to jest miłość Boża, która oddaje życie za drugą osobę. Miłość przyjacielska, która też kładzie życie, tylko miłość przyjacielskiej to jest tak. Dajesz mi to, ja ci daję tamto. Najczęściej. Ale taka miłość to jest miłość duszy. To jest zakochanie, to jest zauroczenie, to jest to wszystko. I teraz tam musisz być w porządku. Dlatego ta miłość to jest i do przyjaciół, między przyjaciółmi jest i między małżonkami jest, ona musi być. Nie może być nie w porządku, bo ta miłość najszybciej się rozwala. Tracisz zaufanie, kiedy nie jesteś w porządku. Nie śmiej się, że taka jakaś dziewczyna tam gdzieś chodzi w koło ciebie i tak dalej. I nie mów tego swojej dziewczynie ani swojej żonie. A także nie mów, że jakiś tam chłopak koło ciebie chodzi. Wiecie, o czym mówię. Nie mów tego, bo ty rozbijasz. Ja wiem, że to może mogło być żarty. Ale ty niszczysz swój związek. Ty niszczysz relację z drugą osobą. Bo to diabeł może wykorzystać i to będzie jej kłuło do końca życia. W jej głowie. Dlatego musisz być mądry, musisz być mądra w tym, co robisz, w tym, co mówisz. Do tych, którzy nie chcą być w związkach małżeńskich, młodych, chciałem powiedzieć to. Jeżeli w swoim sercu nie chcesz się związać, nie chcesz się związać z daną osobą na 100%, to powiem ci jedną rzecz, że w tamtym momencie, jeżeli nie chcesz wejść w ślub, tam otwierasz drogę diabła. I diabeł tam przyjdzie. Dlatego, że to jest rozwiązłość. Diabeł nie chce związków. Będzie walczyć z wami, żebyście nie weszli w związek. Związek taki, jak Bóg przykazał. I co teraz zrobisz? Jeżeli nie weszli w związek, będziesz nazwana i nazwany wszetecznicą albo wszetecznikiem. Bo rozwiązłość jest wszeteczeństwem. A Słowo Boże nam mówi, abyśmy wystrzegali się przede wszystkim wszeteczeństwa. Bo to jest grzech przeciwko naszemu własnemu ciału. I teraz, jedyną zasadą, jedyną, w której ty możesz uwolnić się od tego grzechu, nie? To, że ty po prostu decydujesz się na związek. Słuchaj, tak jak powiedziałem, nie ma gwarancji, że w tym związku zostaniesz. Do końca swojego życia. Nie. Dlatego, że słuchajcie, do zbudowania związku
małżeńskiego związku czy przyjacielskiego, jakiegokolwiek, potrzeba zawsze dwóch osób. Muszą być dwie osoby, które będą budować. Czyli muszą mieć fundamenty, muszą kłaść fundamenty Słowa Bożego, czy jakieś mądrości takich, które są zgodne z Bożym Słowem, no nie? I wtedy ta budowla będzie mocna. Budujecie związek, którego nikt nie rozwala. Ale jeżeli żyjesz z mężczyzną i żyjesz z kobietą i ty nie ufasz jemu albo jej, bo ją po prostu kontrolujesz, albo myślisz, co ona robi i tak dalej, to ty nic nie masz. Ty nie masz w ogóle żadnego związku. Nie ma związku, mówię ci, nie masz. Dlatego, że związek opiera się na zaufaniu. Jeżeli masz jakieś pytania, jakieś podejrzenia, usiądź i rozmawiaj. Usiądź i rozmawiaj. Powiedz, co w sercu masz i tak dalej. Słuchajcie, zapewnienia przekonują daną osobę, żeby nie podejmować, nie wchodzić w te myśli, które są podejrzliwe czy zazdrosne. Zapewnienia, rozmowa daje nam po prostu związek. My wiążemy się z daną osobą przez nasze słowo, przez to, że my mamy właśnie relacje. No nie? Także tyle o związkach na dzisiaj. Chcę powiedzieć tylko, że wszeteczeństwo jest złym duchem. Ono jest owocem upadłej natury, dlatego, że diabeł jest wszetecznikiem. On nigdy nie wchodzi w żaden związek. Nawet jeżeli służysz diabłu, jesteś czarownikiem, czarownicą, wróżbiarką i tak dalej. Diabeł i tak cię pobije. Nie da ci ze swojego królestwa nic. Chociaż obiecał. On jest kłamcą, ojcem kłamstwa. Przyszedł, żeby kraść, zażynać i zatracać. Zabić każdy związek i zatracić. I powiem wam, że ja coś na ten temat wiem. Bo przeszłem pewne rzeczy w moim życiu i wiem, że jeżeli posłuchasz tego, co dzisiaj mówiłem i zdecydujesz, że będziesz układać i budować, przygotowywać się i zmieniać dla swojego oblubieńca, dla swojej ulubienicy, żeby potem było wesele, dla was wesele, żeby było to wesele dla was, żeby dzieci cieszyć się sobą, radować się sobą. Słuchajcie, tego dzisiaj prawie nie ma. Ludzie prawie tego nie mają. Nie cieszą się z sobą, nie cieszą się. Ale Bóg chce, żebyśmy... Dlatego te wesele, słuchajcie, o którym czytałem. Oblubienica przygotowała się, oblubieniec przygotował się do oblubienicy i teraz nastaje wesele. A wesele to jest wesele. I wszyscy się... Słuchajcie, jak nasze życie się zmieni w naszych związkach, to wszyscy inni ludzie będą mieli nadzieję, że można inaczej. Że związki mogą być piękne. Że mogą być wspaniałe. Wiecie, jak było z weselem w Izraelu, na przykład w Kanie Galilejskiej, tam całe miasto, przynajmniej tak słyszałem, było na tym weselu. Wyobraźcie sobie, że wesele to nie jest tylko, że ulubienicy ulubieni samo wesele. Wszyscy cieszą się. Wszyscy łączą się w tej radości. Jak wielkie wesele jest, kiedy nasze życie się zmieni. Nasze życie w relacjach. Nasze życie w małżeństwie, w narzeczeństwie. Dlaczego czekać do ślubu? Dlatego, że potrzebujesz przygotować się. Przygotować swoje serce. Przygotować i naprawdę z miłością wejść. Nie idąc za mrzonkami, tak jak ktoś powiedział, za fałszywym obrazem miłości między dwojgiem ludzi. Romantyk i ta, co zawsze daje zawołanie. Nie ma takich związków. Musisz być prawdziwy. Musisz prawdziwy być z daną osobą, rozmawiać o życiu, o tych wszystkich rzeczach. Żeby ustalić pewne rzeczy, żeby znaleźć pewne rzeczy, żeby odkryć te rzeczy, jak one się naprawdę mają. I wtedy będziecie mieli piękny związek. Kiedy w ten związek wejdziecie. A więc tak, pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za Twoją mądrość. Dziękujemy. Ja Ojcze proszę, aby każdy, kto słuchał tych słów, żeby te słowa zmieniły jego myślenie, zmieniły jego serce, zmieniły jego życie w związku. Ojcze, ja modlę się, aby w tej osobie związku było pojednanie, nawet jeżeli była jakaś zdrada, czy cokolwiek było w ich związku, niech zostanie to obmyte świętą krwią. Niech oni zaczną rzeczy od nowa i od początku. Ojcze, modlę się o uwolnienie dla każdego związku, dla każdej osoby, która przeżyła jakieś
złe rzeczy w swoim związku, modlę się, Ojcze, aby miała siłę, żeby zacząć od nowa. W imieniu Jezusa. Amen.